Szanowni Państwo, witam. Otwieram 121. posiedzenie Komisji do Spraw Petycji. Witam Pana Przewodniczącego. Szanowni Państwo, w projekcie porządku tego posiedzenia mamy 10 punktów. Porządek posiedzenia został Paniom i Panom Posłom dostarczony. Czy jest potrzeba przedstawienia? Nie słyszę uwag, zatem stwierdzam, iż członkowie komisji znają porządek posiedzenia, akceptują porządek posiedzenia. Stwierdzam, iż posiadamy kworum wymagane regulaminem Sejmu do prawidłowego prowadzenia obrad. Szanowni Państwo, zatem przystępujemy do realizacji porządku posiedzenia. W punkcie pierwszym proszę przedstawiciela ministra infrastruktury o przedstawienie uzupełnionej odpowiedzi na dezyderat numer 4 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany stawek w zakresie kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Pani dyrektor, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Agnieszka Machowska. Niestety jestem tylko głównym specjalistą w Departamencie Transportu Drogowego. Wszystko przed panem. Przepraszam najmocniej w imieniu dyrekcji, ale niestety ważne sprawy zatrzymały panią dyrektor i zostałam upoważniona przez nią do przedstawienia naszego stanowiska, czyli stanowiska Ministerstwa Infrastruktury z dnia 8 czerwca tegoż roku w sprawie tak zwanej właśnie kilometrówki. To już jest nasze trzecie podejście do sprawy, do tego tematu. No, na przestrzeni ostatniego czasu zostały skierowane do naszego resortu oprócz kwestii dotyczących podwyższenia stawek za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, również kwestie dotyczące, aby objąć pojazdy, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku, czyli pojazdy zasilane elektryczne bądź hybrydowe. Jak również no, zdajemy sobie sprawę, że rynek pojazdów jest dosyć dynamiczny w ostatnim czasie i się rozbudowywuje i nie wiadomo, co może w najbliższym czasie pojawić się na rynku motoryzacyjnym. W związku z powyższym podjęta została decyzja, iż zmienimy obecnie delegację, która jest zawarta w artykule 34 ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku, która to delegacja w swoim zakresie dotyczy kwestii tak zwanej, że rozporządzenie obejmuje pojazdy, gdzie mamy mowę, mówimy o pojemności skokowej silnika i to niestety właśnie eliminuje te pojazdy elektryczne bądź hybrydowe z możliwości objęcia regulacją prawną. Dlatego też została podjęta przez resort w porozumieniu z ministrem finansów decyzja, iż zanim podejmiemy pracę nad rozporządzeniem, które reguluje tak zwany zwrot ryczałtów, czyli kilometrówkę, zmienimy delegację ustawową i pójdziemy to w takim kierunku, żeby delegacja była elastyczna i dawała na przyszłość możliwość, aby osoby, które posiadają pojazdy elektryczne, hybrydowe bądź będą posiadały inne pojazdy zasilane różnymi alternatywnymi rodzajami paliw, mogły też skorzystać z dobrodziejstwa tego rozporządzenia. W chwili obecnej ustawa została wysłana do KPRM-u, czyli do Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu, do pana przewodniczącego Łukasza Schreibera z prośbą o możliwe szybkie wpisanie projektowanej ustawy do wykazu. Jak to nastąpi, mam nadzieję, że to nastąpi w dosyć szybkim czasie, no, podejmiemy szybkie działania legislacyjne mające na celu zmianę ustawy o transporcie drogowym i równolegle już na ostatnim etapie oczywiście zgodnie z wymaganiami rządowego pracy nad ustawami również będzie dołączony projekt rozporządzenia, który będzie, no mam nadzieję, no satysfakcjonujący przedstawicieli związków, które do nas i obywateli, którzy do nas kierują różne wnioski i pisma co do wysokości kwoty, bo to jest najbardziej dla wszystkich istotna sprawa. Dziękuję. Czyli zmiany stawek też są przewidywane? Są przewidywane. Tak? Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to będzie kwota, bo to jest jeszcze dopiero, no, najpierw wpiszmy ustawę do wykazu. Tak, po zmianie delegacji. Tak, najpierw musi być zmiana delegacji, żeby po prostu, jak to się mówi, no objąć to, co jest teraz, no bo są już, mówię, coraz więcej jest pism nawet z urzędów marszałkowskich, z administracji rządowej właśnie z pytaniem, jak postępować w sytuacji, kiedy
osoba przyjdzie do pracodawcy i posiada samochód elektryczny, więc stanowisko resortu jest takie, że na chwilę obecną no przy takiej delegacji, która mówi o pojemności skokowej silnika, no nie ma możliwości, żeby objąć i móc takiemu pracownikowi wypłacić tą kolokwialną kilometrówkę. Dziękuję. Jest autor petycji, tak? Chciałby pan przedstawić pana stanowisko wobec tych wyjaśnień? Witam serdecznie, Robert Czyż, autor petycji, ale też przedstawiciel chyba rzeszy listonoszy, pracowników poczty, leśników i innych grup zawodowych, które o tą kilometrówkę od 2016 roku no próbują zmienić czy uaktualnić. Ja się bardzo cieszę, że pan minister no, rozbudowuje swoje odpowiedzi z kolejnymi pismami. Jednak to dalej nic nie zmienia. To dalej jest na zasadzie zrobimy, przydałoby się, zostanie wprowadzone. Dokładnie takie same zmiany, jak mówimy o samochodach elektrycznych, były przygotowane w ustawie w 2018 roku i ta ustawa spadła spod obrad Sejmu. Dokładnie taka sama delegacja była przygotowana w ustawie posłów Koalicji Obywatelskiej, które 8 maja było rozpatrywane na Komisji Infrastruktury i też ten projekt ustawy został odrzucony. Więc jest to tak, znaczy ja to traktuję jako taki sprytny wybieg, tak, bo damy delegację do ustawy, a ustawa trafi do pracy, do tej, nie wiem, pralki czy zamrażarki sejmowej, no i nie wiadomo kiedy znowu zostanie rozpatrzona i kiedy te stawki się zmienią. No chciałbym też zwrócić uwagę, że tutaj państwo posłowie też tak naprawdę nie otrzymali odpowiedzi po raz kolejny na ten dezyderat, bo państwo posłowie zadaliście konkretne pytania, no, że oczekujecie terminu wprowadzenia tych stawek, jak również ich wysokości, zasad prowadzenia tych stawek. Ja tutaj w tej odpowiedzi przynajmniej no nie widzę żadnej odpowiedzi na te pytania zadane w dezyderacie. No mam nadzieję, że ta odpowiedź też wyląduje tam, gdzie poprzednie dwie. No i że pan minister zacznie nas traktować po prostu poważnie. Tutaj tłumaczenie, że pracodawcy nie są przygotowani na te wyższe stawki już chyba jest nieaktualne, dlatego że dwie największe firmy, tak, czyli Lasy Państwowe i Poczta Polska już wypłaca swoim pracownikom wyższą kilometrówkę ponad to, co mówi rozporządzenie. No niestety ta kwota, która jest ponad kwotę rozporządzenia jest ozusowana i opodatkowana, czyli pracownicy z tego tytułu no płacą podatki, płacą ZUS-y. Niestety ma to wpływ też na inne ich przychody i też no niestety pocztowcy nie należą do grupy dobrze zarabiających osób w państwie. Bardzo wielu pracowników nawet nie zarabia minimum krajowego. Mają różnego rodzaju świadczenia pewnie tam dodatkowe i też ta kwota, którą otrzymują z kilometrówki, dlatego że pracodawca im nie zapewnia tego samochodu do celów służbowych, no powoduje to, że mogą nie otrzymać pieniędzy z innych tytułów kiedyś w przyszłości, więc to też jest to rozwiązanie wprowadzone czasowo przez zarządy. Było na 2 miesiące, teraz kolejne bodajże 3 miesiące jest wprowadzone. Więc tak jak mówię, no tutaj tłumaczenie, że to zostanie kiedyś zrobione, no chcielibyśmy wiedzieć kiedy, a po drugie, no ile te stawki będą wynosiły, tak, bo tutaj też państwo o to, żeście się zwracali i tak jak mówię, no troszkę bardziej rozbudowana odpowiedź, która dalej nie daje nam kluczowej odpowiedzi na to pytanie, kiedy te stawki zmienią i czy one się faktycznie zmienią. Chciałbym tylko dodać, że w ostatnim czasie to już posłowie wszystkich opcji politycznych składają interpelacje w sprawie zmiany kilometrówki. Ja już tutaj pomijam różnego rodzaju pisma od zarządów marszałkowskich, związków gmin. Pan minister Weber, z tego co wiem, to w czerwcu obiecał bodajże wszystkim samorządowcom, że ta stawka kilometrówki się zmieni w najbliższym czasie, tylko nie kiedy będzie ten najbliższy czas, więc no może warto byłoby to określić, czy chociaż powiedzieć, dać światełko, ile te stawki będą wynosiły, jak to będzie przebiegało, no i kiedy to się zmieni, bo tak jak mówię, no pracodawca dzisiaj wypłaca te wyższe stawki kilometrówki, ale rynek jest jaki jest i może powiedzieć na przykład do 1 października, że już go nie stać na to, żeby tą stawkę wypłacać w wyższej kwocie i znowu zostajemy na stawce z rozporządzenia. A chyba tutaj już nikt nie ulega, czy nikt nie ma wątpliwości, że ceny paliw pozostaną z nami takie, jakie są. No i koszty życia, utrzymania samochodów też zostaną na tym poziomie, który są. I oby nie rosły tak dynamicznie, jak dalej rosną, więc tak jak mówię, no ja tutaj nie widzę odpowiedzi na zadane przez państwa pytanie, jak też nie widzę rozwiązania tego problemu, bo państwo zwracaliście się o konkretne rzeczy, też o konkretną komisję zwraca się o wprowadzenie nowych ustalonych przez rząd stawek, a one dalej nie wchodzą, no dalej jest to w zawieszeniu. Dziękuję. Dziękuję. Petycję referował pan poseł Duszek. Czy zechce pani się odnieść do uwag wnioskodawcy? Czyli kluczowe, bo rzeczywiście cała reszta jest jakby uzupełnieniem i zbudowaniem tych podstaw, ale kluczowe są stawki. To, co pan mówi, no to brzmi wręcz absurdalnie, jeżeli te stawki są wypłacane w ramach wynagrodzenia
ze wszystkimi związanymi z tym skutkami, to i te firmy ponoszą tego skutki i pracownicy, którzy przecież używają po prostu swoich pojazdów dla celów służbowych, a jeszcze teraz przy tych galopujących Ta nadwyżka, panie przewodniczący, nadwyżka ponad kwotę ustawową, tak? Czyli jeżeli w tym momencie to złoty 15, to z tych 35 groszy trzeba wszystko opłacić. No tak, ale to właśnie to jest z jednej strony same firmy przyznają, że to jest konieczne, zwłaszcza przy tych teraz bardzo znaczących podwyżkach cen paliw. A z drugiej strony ciągle no, drepczemy i to od paru lat w miejscu. Proszę państwa, nasz stały doradca. Tak, proszę bardzo, pan. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, znaczy chcąc przychylić się tutaj do wniosku, o który postuluje pan wnioskodawca. Czy na przykład nie ma takiej możliwości, żeby rzeczywiście oczekując jakby na tą ustawę i zmianę podstawy ustawowej, która de facto umożliwi jakby szersze rozszerzenie tej kilometrówki również na inne środki pojazdów, które są w inny sposób zasilane, czy do tego czasu nie można zmienić tego rozporządzenia, tak żeby rzeczywiście już teraz ułatwić państwu to działanie, bo to jest, podejrzewam, że działanie od ręki dla ministra, prawda? To jest kilka dni przygotowanie projektu i przeliczenie tych kwot i to, co jest, zmienić, zwaloryzować, tak żeby rzeczywiście państwo pozbyli się tego problemu, a oczywiście swoją drogą, drugim torem, można powiedzieć, procedować te rozwiązania legislacyjne, o którym pani mówiła. No właśnie, zwłaszcza, że te samochody elektryczne to oczywiście jest nowe, ale to jest margines, a podstawowa kwestia dotyczy pojazdów napędzanych paliwami po prostu płynnymi. Tak, pan tutaj to, o czym mówi pan poseł, no kilka, jak nie kilkanaście tysięcy petycji dokładnie takich jest w ministerstwie dotyczących zmiany rozporządzenia na już. A po prostu niech sobie prace legislacyjne idą. Takie petycje były składane w 2019 roku, były składane w roku ubiegłym bodajże też kilka tysięcy petycji. No jeszcze nie mam odpowiedzi na te petycje, ale dokładnie w tym kierunku. Zmieńmy rozporządzenie, bo to można zrobić już i teraz. Naprawdę listonosze i leśnicy nie mają samochodów elektrycznych. Uwierzcie mi państwo, mają inne samochody. A pracujmy dalej nad zmianami legislacyjnymi. I takie rozwiązanie też jak najbardziej by nas satysfakcjonowało. Zmiana legislacyjna to jest pewnie perspektywa roku, dwóch, podejrzewam. I różne problemy po drodze jeszcze wyskoczą, a rozporządzenie to jest naprawdę kwestia, wydaje mi się, tygodnia, dwóch i dobrej woli jakiejś, prawda? A przekażę wszystko swoim przełożonym. Ja tylko jestem, jak to się mówi, od przygotowywania, a ja tak, referentuję, ale pan przewodniczący, ale przekażę oczywiście to, co państwo tutaj posłowie podnosicie. Szanowni państwo, to może w tej sytuacji, tak jak proponuje to pan Krzysztof Pater. Pan Krzysztof Pater trochę tak też w duchu jak pan przewodniczący Bochenek stwierdza, że ponieważ ministerstwo planuje taką zmianę jako część dużej nowelizacji, a prace nad taką nowelizacją są we wstępnej fazie, można założyć, że ustawa w obecnej kadencji nie zostanie uchwalona. I w tej sytuacji pan Krzysztof Pater proponuje podjęcie przez Komisję Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawienie propozycji nowego artykułu 34a ustęp 2 w brzmieniu zawartym w odpowiedzi na dezydera, czyli zgodnie z tym, co też tu przedstawia ministerstwo, ale także umieszczając w wytycznej obowiązek uwzględnienia w kalkulacji cen paliw, kosztów usług w sektorze motoryzacyjnym oraz kosztów ubezpieczeń motoryzacyjnych. To może taką inicjatywę powinna podjąć nasza komisja. Rozporządzenia my nie zmienimy, ale my możemy w ten sposób również moim zdaniem w tym procesie przedstawić nasze stanowisko i to też będzie, jak myślę, mobilizujące i motywujące. Proszę, tak, pan sekretarz. Jeszcze pan sekretarz słusznie tu pilnuje, żeby procedury wszystkie były dochowane. Czy wobec takiej propozycji pana Krzysztofa Patera byłaby akceptacja komisji? Zatem proponuję przyjąć odpowiedź ministerstwa. Mamy stanowisko, jak ono w tej chwili wygląda. Natomiast też, żeby wzmóc te prace, wesprzeć je i jednak przedstawić jasne stanowisko naszej komisji, komisja wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, tak jak proponuje to pan Krzysztof Pater. Jest akceptacja dla takiej propozycji? Nie słyszę sprzeciwu, zatem stwierdzam, iż komisja podjęła taką decyzję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę przedstawiciela ministra sprawiedliwości o przedstawienie odpowiedzi, uzupełnionej odpowiedzi na dezyderat numer 107
skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie regulacji dotyczących technicznych i graficznych standardów w zakresie sporządzania umów oraz regulaminów. Kto z Państwa? Dzień dobry. Pani, proszę. Ja się nazywam Aleksandra Brzezińska, jestem głównym specjalistą w Departamencie Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzisiaj w zastępstwie moich przełożonych, niestety pan dyrektor nie mógł osobiście wziąć udziału w dzisiejszym posiedzeniu. Jestem gdyby pani mogła mówienia troszeczkę bliżej mikrofon, żeby się panią lepiej słyszał. Tak, może teraz będzie lepiej słychać. Także tak podobnie jak moja przedmówczyni, jestem upoważniona do tego, żeby przedstawić stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie regulacji dotyczących technicznych i graficznych standardów w zakresie sporządzania umów oraz regulaminów. Przede wszystkim odnosząc się do możliwości ustawowego uregulowania technicznych i graficznych aspektów umów zawieranych z konsumentami, chciałam podkreślić, że przedstawienie ewentualnych propozycji legislacyjnych w tym zakresie z uwagi na wrażliwą materię umów konsumenckich wymagałoby niewątpliwie przeprowadzenia szeregu konsultacji publicznych, pogłębionych analiz, jak także zlecenia szeregu opinii w zakresie językowym i prawnoporównawczym. Taka ocena wypływa przede wszystkim z naszych doświadczeń wynikających z prowadzonych aktualnie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta i niektórych innych ustaw i ilość zgłoszonych w toku konsultacji uwag i długotrwałość tych prac wskazuje na to, że takie analizy będą niewątpliwie konieczne. Co istotne, dyrektywa Rady 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich przewiduje konieczność formułowania postanowień umownych językiem prostym i zrozumiałym. Nie reguluje natomiast materii związanej z graficzną stroną, stosowaną czcionką, jej formatem, wielkością w umowach zawieranych z konsumentami. Warto jednak zauważyć, że dyrektywa ta wprowadza minimalny poziom harmonizacji, co oznacza, że w prawie krajowym możliwe jest uregulowanie tych zagadnień w sposób bardziej rygorystyczny, z korzyścią oczywiście dla konsumentów. W tym kontekście dostrzegamy możliwość ewentualnej zmian czy regulacji niekoniecznie na poziomie ustawowym, jednak z uwagi na brzmienie artykułu 385 paragraf 2 kodeksu cywilnego, odnoszącego się do formułowania wzorców umownych jednoznacznie i w sposób zrozumiały, w akcie rangi wykonawczej, to znaczy najprawdopodobniej w rozporządzeniu Rady Ministrów. W takim akcie możliwe byłoby uregulowanie szczegółowych aspektów technicznych i graficznych, jakie miałyby odpowiadać wzorce umowne stosowane wobec konsumentów. Alternatywną możliwością, jaką dostrzegamy, byłoby wprowadzenie stosownych zmian w nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która reguluje między innymi zasady i tryb przeciwdziałania stosowania niedozwolonych postanowień we wzorcach umownych. Natomiast podsumowując to stanowisko, chciałabym zaznaczyć, że z uwagi na te wątpliwości dotyczące ewentualnie regulowanej materii, na ten moment Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje podejmowania inicjatyw legislacyjnych w tym zakresie, natomiast nie mamy też informacji o tym, ażeby takie plany były prowadzone w innych resortach czy też urzędach centralnych. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Petycję referował pan przewodniczący Jacek Świat. Proszę o pana stanowisko. Szanowni Państwo, no, mam trochę kłopot, bo niespecjalnie posunęliśmy się do przodu. To znaczy wszyscy przyznają, że problem chyba jest jednak, istnieje. Wskazano nam tutaj na naszą prośbę możliwe do podjęcia działania, żeby te ewentualne problemy zminimalizować. No ale jak widać nie ma żadnych konkretnych pomysłów. Ja osobiście myślę, że tu słusznie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że takie bardzo szczegółowe ustawowe regulowanie form techniczno-graficznych umów byłoby nadregulacją. A i tak pewnie, jak ktoś ma złą wolę, to się przez to prześlizgnie i że sensowniejsze byłoby podjęcie tej drugiej ewentualności, czyli wskazanie takich przez w ustawie o ochronie konkurencji konsumentów, wskazanie no, takich nieprzekraczalnych barier, wskazanie co jest uznawane za działanie niedozwolone. Ta droga wydaje mi się właściwsza, no ale też nie mamy tutaj, nie ma w tej chwili żadnych działań. I szczerze mówiąc nie bardzo wiem, co w tym momencie zrobić. No, nasz doradca sugeruje, żeby jednak przyjąć odpowiedź, no, bo
pewne ziarno zostało zasiane. A nasza komisja właściwie tutaj już niewiele może zrobić. No i chyba tak musimy zarekomendować. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Czy wobec rekomendacji, by przyjąć uzupełnioną odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat numer 107, jest akceptacja? Nie słyszę uwag, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła odpowiedź. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę przedstawiciela ministra edukacji i nauki o przedstawienie uzupełnionej odpowiedzi na dezyderat numer 183 w sprawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w odniesieniu do procesu rekrutacji do placówek. Witam Państwa serdecznie. Witam Panią Przewodniczącą, wszystkich Państwa. Chciałbym krótko streścić uzupełnienie odpowiedzi na ten dezyderat numer 183. W sprawie... Chciałbym się upewnić, pan dyrektor Jacek Banaś, tak? Tak jest, Jacek Banaś, Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych. Witamy. Otóż w udzielonej Komisji do Spraw Petycji odpowiedzi na dezyderat 183 w sprawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe w odniesieniu do procesu rekrutacji do przedszkoli publicznych nie przedstawiono informacji dotyczącej liczby wszczynanych postępowań karnych związanych ze składaniem fałszywych oświadczeń w procesie rekrutacji do placówek oświatowych, ponieważ resort edukacji nie ma dostępu do takich danych z uwagi na fakt, iż nie jest stroną postępowania rekrutacyjnego i nie nadzoruje tych postępowań. Ustalenie liczby wszczynanych postępowań karnych związanych ze składaniem fałszywych oświadczeń w procesie rekrutacji do placówek oświatowych wymagałoby analizy protokołów sporządzanych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, których w Polsce jest tysiące. Organy prowadzące, w tym samorządy, nie prowadzą tego typu statystyk. Poza tym są to dane drażliwe. To samotne wychowanie przez rodziców jest jedną z danych drażliwych. Dostęp do tych protokołów jest utrudniony. Nie jest to proste zebrać takie dane. Kończąc, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że obecnie funkcjonujące rozwiązania dają możliwość prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, ponieważ komisja rekrutacyjna w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy informacje zawarte w oświadczeniu są prawdziwe, posiada narzędzia do zweryfikowania dokumentów składanych przez uczestników postępowania. Takim narzędziem jest wywiad środowiskowy. I zaznacznę przy tym, że oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ponadto do MEIN, do naszego ministerstwa, nie docierają informacje, które by świadczyły o tym, że kwestia wiarygodności oświadczeń stanowiłaby poważny problem w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Petycję referowała pani przewodnicząca Urszula Augustyn. Bardzo proszę o stanowisko. Dziękuję uprzejmie, panie dyrektorze. No nie dowiedzieliśmy się niestety wiele więcej od tego, co usłyszeliśmy poprzednio rozmawiając na temat procesu rekrutacji, szczególnie do przedszkoli. Z jednej strony rozumiem, że państwo takich danych nie posiadacie. Z drugiej strony faktem jest, że oświadczenie obywatela powinno być święte. Jeśli obywatel oświadcza, że jest w takiej, a nie innej sytuacji, a więc, że jest na przykład samotnym rodzicem, no to to powinno być faktycznie przyjmowane jako pewnik. Ale jednocześnie musi być jakiś system kontrolowania tego. Rozumiem, że wszystkiego się nie da ustawowo uregulować. To jest po prostu niemożliwe. Ale rozumiem też, że dobrze funkcjonujący, dobrze działający samorząd, jeżeli faktycznie ma te rodziny pod opieką, no nie da się tego zrobić w tak wielkich miastach, a w wielkich miastach, właśnie w aglomeracjach, najczęściej dochodzi do tego typu nadużyć ze strony obywateli, że oświadczają niezgodnie z prawdą o swoim statusie. W związku z tym no, poszukiwanie tego złotego środka, w jaki sposób można byłoby temu zapobiec, nadal zostaje jak gdyby otwartą drogą. Ja bym się faktycznie, szanowni państwo, skłaniała do tego, że powinniśmy wypracowywać takie mechanizmy, które będą powodowały, że faktycznie obywatel odpowiada za to, co pisze w oświadczeniach. Więc jeżeli wyrywkowo sprawdzane, czy w jakiś sposób sugerowane przez kogoś innego i sprawdzone okazuje się być nieprawdziwe, to obywatel powinien ponosić konsekwencje. Nie da się inaczej zapisać tego ani w rozporządzeniu, ani w ustawie. Ja nie wiem, jak to można zrobić, żeby zapisać, że ludzie powinni oświadczać prawdę. No tego się zrobić pewnie nie da.
Co prawda miałam nadzieję, że pan dyrektor nam dzisiaj powie, ile my mamy tych przypadków wskazywanych przez innych, czy też w jakiś sposób wynikających z kontroli, które są nierzetelne. Tego niestety nie wiemy, ale myślę, proszę państwa, że nie warto wchodzić tutaj w jakieś głębsze rozwiązania ustawowe, bo będziemy dochodzić do absurdów. Jeśli można, ad vocem, można jedno zdanie. Zaraz, za chwileczkę. Panie dyrektorze, pani przewodnicząca i poproszę o pana stanowisko. To ja w takim razie poproszę o stanowisko pana dyrektora, skoro tak miałam zamiar zakończyć. Panie dyrektorze, proszę zatem. Oczywiście, że nie da się zadekretować i wymusić tego, żeby obywatel oświadczał prawdę. Natomiast ważne jest, żeby mieć instrumenty, które weryfikują to, co obywatel oświadcza. I takie instrumenty w prawie istnieją. I dlatego uważamy, że nie ma potrzeby zmian legislacyjnych w tym względzie. Jakie to są instrumenty? No, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może przeprowadzić wywiad środowiskowy i sprawdzić, czy to oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym, czy nie. Ale to zdaje sobie pan sprawę z tego, że w tej sytuacji, mając do przyjęcia 1000 dzieci, musi sprawdzić, dokonać 1000 czy powiedzmy 500 weryfikacji, no to jest trochę ale ja sądzę, niemożliwe. Ja sądzę, pani przewodnicząca, że to nie w każdej sytuacji się zakłada, tylko tam, gdzie jest jakiś sygnał czy wątpliwości. Właśnie, jakieś przesłanki, tam się uruchamia tą procedurę. Tak, i że jest generalna zasada, że jest odpowiedzialność za złożone oświadczenie. I jeżeli to oświadczenie jest nieprawdziwe, to w różnych sytuacjach, zależnie też od dziedziny prawa, w której to oświadczenie jest składane, są różnego rodzaju konsekwencje. Tak, z naszych doświadczeń wynika, że rodzice dzisiaj bardzo świadomie składają to oświadczenie i patrzą jedni na drugich, bo bardzo zależy na miejscu w przedszkolu. Każdemu rodzicowi i jeżeli ktoś ma wątpliwości, to robi donos, nie wiem, donos czy w jakiejś innej formie i wtedy ma przewodniczący komisji podstawy, przesłankę do tego, żeby sprawdzić to oświadczenie, bo ludzie na siebie potrafią donosić. Pani przewodnicząca, rekomendacja? Brzmi to strasznie. Wolałabym, żeby było tyle miejsc w przedszkolach, żeby nie trzeba było się donosami kierować, żeby dziecko się do przedszkola dostało. Znaczy, panie przewodniczący, kończąc tę dyskusję, uważam, że powinniśmy odpowiedź przyjąć. Dziękuję. Dziękuję. Jest rekomendacja, by przyjąć odpowiedź ministra edukacji i nauki na dezyderat nr 183. Czy wobec tej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła odpowiedź. Dziękujemy panu dyrektorowi. Proszę w kolejnym punkcie, proszę przedstawiciela ministra sprawiedliwości o przedstawienie odpowiedzi na dezyderat nr 231 w sprawie zmiany artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń. Kto z państwa? Beata Wiraszka-Bereza, Departament Legislacyjny Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo, ja pragnę podtrzymać stanowisko ministra sprawiedliwości wyrażone w odpowiedzi datowanej na 1 czerwca tego roku. Stanowisko to nie jest pozytywne dla postulatu wyrażonego w petycji. Jakby nie kwestionując samej idei czy postulatu, który ma prowadzić do tego, aby kary lub środki karne orzekane w przypadku wykroczenia z artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń były adekwatne i stanowiły trafną reakcję prawnokarną na tego typu naganne zachowania, to jednak sam sposób czy sama idea, już konkretnie sam postulat, aby wprowadzić obligatoryjność kary polegającej na, nazwijmy to, na pracach społecznych oraz kary dodatkowej polegającej na uprzątnięciu czy też uporządkowaniu dodatkowo jeszcze innego miejsca publicznego, niestety nie może się spotkać z aprobatą Ministerstwa Sprawiedliwości z uwagi na to, że konstrukcja tego pomysłu godzi jakby w systematykę kar i środków karnych, które są przewidziane w kodeksie wykroczeń, jak również ze względu na swoją obligatoryjność może prowadzić do sytuacji, w której zostanie naruszona swoboda sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, a także doprowadzić do orzekania kar i środków karnych w sytuacji, w której ich orzeczenie byłoby po prostu niemożliwe do spełnienia. Natomiast ja pragnę wskazać, jakby wychodząc naprzeciw pewnej idei, która jest zawarta w tej propozycji, że został przygotowany przez Radę Ministrów, przyjęty przez Radę Ministrów
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej i na etapie udzielania Państwu odpowiedzi, on był jeszcze projektem w trakcie procedowania przez rząd, natomiast aktualnie został już wniesiony do Sejmu i otrzymał numer druku 2371. Jest już po pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2022 roku i w tymże projekcie przewidywana jest zmiana artykułu 145 kodeksu wykroczeń. Myślę, że również w pewnym sensie w duchu postulatu zawartego w petycji, oprócz zaostrzenia odpowiedzialności w tym zakresie, bowiem przewidywana za to wykroczenie grzywna będzie nie niższa niż 500 zł. Przewidziano również karalność usiłowania popełnienia tego wykroczenia, również podżegania i pomocnictwa, a także jako pewnego rodzaju środek, nazwijmy to naprawczy, przewidziano obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. A jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że Państwo posłowie zwrócili się do nas o kwestie statystyczne, o dane statystyczne dotyczące tego rodzaju wykroczenia. Niestety nie jesteśmy w stanie Państwu udzielić tej informacji, gdyż nie jest prowadzona statystyka wykroczeń rozbita na poszczególne punkty przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziękuję. Petycję referowała Pani Przewodnicząca Ursula Augustyn. Bardzo proszę o Pani stanowisko. Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor, rozumiem, że przy tej zmianie artykułu 145 w nowelizacji, która w tej chwili jest procedowana, zmiana idzie w kierunku karania grzywną, tak? W obecnym stanie prawnym za wykroczenie z artykułu 145 przewidziana jest kara grzywny do 500 zł oraz kara nagany. Natomiast w tej chwili kara grzywny będzie nie niższa niż 500 zł. No, zmiana w zasadzie w duchu oczekiwanym przez autora petycji. Dziękuję uprzejmie, Szanowni Państwo. Rekomenduję przyjęcie tej odpowiedzi. Ona faktycznie jest wyczerpująca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Czy wobec rekomendacji są uwagi? Nie słyszę. Zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat numer 231. W kolejnym punkcie ponownie proszę przedstawiciela ministra sprawiedliwości, tym razem o przedstawienie odpowiedzi na dezyderat numer 249 w sprawie teorii alienacji rodzicielskiej. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, moje nazwisko Dariusz Ściślik, jestem sędzią rodzinnym. Zostałem upoważniony do przedstawienia odpowiedzi na dezyderat. Wskazany dezyderat został uchwalony w wyniku rozpoznawania petycji, w której przedmiotem było wezwanie do niestosowania pojęcia alienacja rodzicielska w rozwiązaniach prawnych, ustawach, orzecznictwie sądów, dokumentacjach kuratorów sądowych, społecznych, biegłych sądowych, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Autor petycji proponuje, aby podjąć inicjatywę ustawodawczą mającą na celu zmianę w prawie rodzinnym obligujące sąd do respektowania woli dziecka w sprawach kontaktów z rodzicami oraz zakazujące stosowania teorii alienacji rodzicielskiej w sprawach sądowych, wystosowanie przez pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratora generalnego z wnioskiem o podjęcie działań w przedmiocie problematyki zgodnie z właściwością poszczególnych ministrów w zakresie szkoleń prokuratorów, sędziów, kuratorów. Nadto komisja zwróciła się również z prośbą o informację o sposobie udzielenia odniesienia się ministra sprawiedliwości do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 1 grudnia 2021 roku, w którym została zawarta prośba o udostępnienie przetłumaczonego na język polski raportu sporządzonego przez grupę ekspertów Rady Europy do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej GREVIO, opublikowanego 16 września 2001 roku wszystkim kierownikom opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz uwzględnienia go w ramach szkolenia sędziów i prokuratorów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ministerstwo Sprawiedliwości ustosunkowało się do dezeratu w formie pisemnej. Przypomnę tylko, że na wstępie, że
Obecnie w Polsce akty prawne nie psują się terminem alienacji rodzicielskiej. Termin ten jest jednak powszechnie stosowany w różnego rodzaju publikacjach na określenie umyślnego ograniczenia kontaktu dziecka od jego lub jednego lub obojga rodziców, co wywołuje zerwanie więzi rodzicielskich. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło czynności mające na celu pozyskanie polskiego tłumaczenia raportu i po jego uzyskaniu, mając na uwadze zgłoszony postulat Rzecznika Praw Obywatelskich, treść tego dokumentu została udostępniona kierownikom opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych, jak również przekazana do właściwych komórek Ministerstwa Sprawiedliwości celem rozważenia, uwzględnienia zawartych w raporcie GREVIO danych w ramach szkoleń w Krajowej Szkole Sądownictwa, Prokuratury oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Odnosząc się do propozycji podjęcia inicjatywy ustawodawczej z punktu pierwszego mówiącej o konieczności wysłuchania dziecka, chcieliśmy wskazać, że zgodnie z artykułem 216 i 576 Kodeksu Postępowania Cywilnego już obecnie sądy w sprawach dotyczących osoby małoletniego mają obowiązek jej wysłuchania, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Artykuł ten wskazuje, że wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Obecnie procedowany jest na etapie końcowych uzgodnień projekt z nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pod numerem UD-261. Ten artykuł 216, o którym wspomniałem, 576 będzie troszeczkę rozwinięty. Wskazałem tutaj, że to wysłuchanie obecnie jest wskazanie, by odbywało się poza salą sądową. My doprecyzowujemy to, aby to wysłuchanie odbywało się w takich warunkach, które będą zabezpieczały dziecko bezpieczeństwo i swobodę wypowiedzi. Myślę, że lada moment ten projekt powinien znaleźć się również w Sejmie. Te rozwiązania, które tutaj przytoczyłem, wydaje się w ocenie ministra sprawiedliwości zgodne są z artykułem 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej, podobnie jak z artykułem 12 Praw Dziecka oraz również rekomendacjami numer R84/4 Komitetu Ministrów Rady Europy z 1984 roku w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej. Podkreślić trzeba, że spełnienie wskazanych w tych przepisach 216-276 warunków musi być oczywiście poddane przez sąd, ocenie przez sąd w odniesieniu do całości okoliczności sprawy i to sąd jakby decyduje o tym, czy to dziecko będzie wysłuchane, czy też nie. Mówimy tu oczywiście o granicach rozeznania, o granicach chociażby wieku. Nie każde dziecko będzie mogło być oczywiście wysłuchane. Chociaż zdarzają się przypadki, że takie wysłuchania również dotyczą osób małoletnich w wieku 4 lat, jeżeli taka konieczność przez sąd jest dostrzeżona. Tą powinność wysłuchania dziecka podkreślił również Sąd Najwyższy, który stwierdził, że kierując się celowością przy uwzględnieniu stopniu dojrzałości małoletniego oraz charakteru sprawy opiekuńczej, właściwy sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem tego małoletniego, mając na względzie jego dobre jest to orzeczenie z 98 roku. W odpowiedzi na dezyderat wskazaliśmy również, jakie szkolenia odbywały się w latach 2020-2023 i które były zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratora, zawierające to te elementy, o których mówiła petycja i sam dezyderat. Nie będę tutaj tego przytaczał, tych szkoleń przytoczyliśmy blisko 8 z wyszczególnieniem, czego one dotyczyły, jakie elementy zawierały. Pojawia się rzeczywiście w tematyce i w opisie szkoleń pojęcie alienacja. Ono samo w sobie oczywiście niewiele zmieni. Wyeliminowane zostanie to jako pojęcie, natomiast nie jako zjawisko niewątpliwie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani sędzio. Petycję referowała pani przewodnicząca Urszula Augustyn. Proszę o państwa. Bardzo dziękuję. Odpowiedź na tę petycję jest naprawdę bardzo szczegółowa, precyzyjna i mnóstwo, nawet z samej listy szkoleń, które państwo organizowaliście w ubiegłych latach, w tych ostatnich latach, faktycznie bardzo, bardzo blisko tematu, który jest przewodnim tematem tej petycji.
Wydaje mi się, że jest tak wyczerpująca ta odpowiedź i chyba już nic więcej w związku z tym zrobić nie można, a temat, którego dotykamy, jest zawsze bardzo delikatny i wrażliwy. Myślę, że należy przyjąć tę odpowiedź. Bardzo za nią dziękuję. Jest naprawdę merytoryczna. Dziękuję. Zgłaszali się państwo. Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, bardzo proszę. Czy ja dobrze zrozumiałam w tym wniosku, który pan, w tym zdaniu, które pan na końcu raczył wypowiedzieć, mówi pan, że się możemy dyskutować na temat terminu alienacja, ale zjawisko istnieje, tak? Możemy nazywać inaczej, czyli stanowisko generalnie wyrażone w tych szkoleniach jest takie, że może nie używajmy terminu alienacja albo podchodźmy do niego ostrożnie. Natomiast jeżeli chodzi o samo zjawisko, to jak najbardziej ono funkcjonuje. I szkolicie państwo pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratorów pod tym kątem, żeby uwzględniać w wydawanych postanowieniach czy wyrokach samo zjawisko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czy robicie coś państwo w kontekście wprowadzenia obligu wysłuchania dzieci na przykład w momencie, kiedy one zyskują, nie wiem, częściową zdolność, ponieważ no, sama miałam w weekend przymusowe odebranie 13-latki, której nikt nie wysłuchał, nawet nie było takiego pomysłu. I tą 13-latkę przymusowo odbierano w ten weekend. I to uważam, takie rzeczy się po prostu dzieją. Ja nie w przypadku 4-latków, o których pan powiedział, których może ktoś wysłuchać, ale już w przypadku nastoletnich dzieci, których o zdanie nie pyta ani prokurator, ani sąd. I mam kopie różnego rodzaju postanowień, wyroków w wielu sprawach, gdzie w ogóle są wypowiadane uwagi o tym, że dziecka słuchać nie będziemy albo nie jest w ogóle uwzględniona potrzeba, tak, na wniosek któregoś z rodziców. I trzecia rzecz, o którą chciałam zapytać, to czy państwo, bo przywołał pan wyrok z 98 roku, ale mamy świeżutką rzecz, czyli Trybunał Konstytucyjny 22 czerwca, czy już państwo w duchu owego wyroku Trybunału Konstytucyjnego państwo prowadzicie jakieś prace do wprowadzenia go po prostu do zwyczajów, tak, sądowych, do orzeczeń, do praktyki sądowej po prostu. Dziękuję, to są trzy kwestie. Dziękuję, tylko przypomnę, że trzymamy się petycji, a petycja postulowała zakazanie powoływania się i stosowania nienaukowej teorii alienacji rodzicielskiej. No bo ona jest nienaukowa, ale tutaj usłyszeliśmy, że zjawisko istnieje, termin jest nienaukowy. Ale do tego, żebyśmy się też trzymali właśnie postulatu petycji. Pan poseł Wojciechowski, proszę. Dziękuję bardzo. No, ja się odniosę trochę do tego, co powiedział pan sędzia i mam pewne tutaj, moim zdaniem, braki w tych wyjaśnieniach. Otóż chyba takim nadrzędnym przepisem są tutaj przepis Konstytucji, który mówi, że każde dziecko trzeba wysłuchać, jeżeli jest taka możliwość ze względu na jego wiek, stan zdrowia i tak dalej. Ale Konstytucja mówi jeszcze coś dodatkowego. Konstytucja nakazuje wszystkim organom państwa w miarę możliwości uwzględnić to stanowisko małoletniego. I bardziej mnie by interesowało nie to, ile tam jest wysłuchane, tylko ile razy zostało to stanowisko uwzględnione, bo jeżeli jest możliwość tylko wysłuchania tego dziecka, no to każde dziecko, myśl Konstytucji, a Konstytucję stosuje się wprost, ma być wysłuchane, bo inaczej to jest oczywiście tutaj czy sąd, czy jakikolwiek inny organ łamie w tym momencie Konstytucję, tak jak tutaj pani mówiła, było to ewidentne złamanie przepisu Konstytucji, które stosuje się wprost. I teraz bardziej myślę, że dużo lepsze byłyby statystyki, gdyby w takich sprawach podać, ile razy uwzględniono
to stanowisko dziecka, a ile razy nie uwzględniono stanowiska dziecka, a ile razy nie wysłuchano dziecka, ponieważ jest za małe, nie wiem, za głupie czy cokolwiek innego. Przepraszam za ten kolokwializm, ale w jakiś sposób należy każdy przypadek, kiedy dziecka się nie wysłucha, to z konstytucji wynika, że w każdym przypadku należy to w jakiś sposób uzasadnić. Natomiast no, sądy w ogóle nie słuchają dziecka i w ogóle tego nie uzasadniają, dlaczego to dziecko nie zostało wysłuchane. Więc nie tylko zresztą sądy rodzinne, bo podobnie jest w sprawach cywilnych, administracyjnych, innych, w których występuje jako strona osoba małoletnia. Jedynie są to sytuacje, w których wprost w kodeksach jest wskazane, że należy wysłuchać tutaj opinii, no to jest to robione. Natomiast tam, gdzie nie jest to bezpośrednio wskazane, to oczywiście tutaj przepis konstytucyjny ma wyższość i on musi być stosowany wprost. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. Bardzo proszę, panie sędzio. Panie przewodniczący, panowie posłowie, odniosę się może pani poseł najpierw do ostatniego zagadnienia, ale później nawiążę a propos kontaktów. Treść artykułu 216, jego pierwsze zdanie brzmi: sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, czyli mamy obowiązek wysłuchania przez sąd. Aczkolwiek po przecinku, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Ta ocena, to drugie zdanie, należy jakby do oceny sądu i bardzo często być może w pana odczuciu pana posła do tego sądy się odwołują i może stosują to. No, trudno wyobrażać sobie, że artykuł 73 Konstytucji będziemy stosowali do osób, które mają rok, dwa, trzy lata życia. Czteroletni to był rzeczywiście ogromny wyjątek. Natomiast to odstępstwo no, musi być zastosowane, bo to też zależy od charakteru sprawy. Jeżeli przyjęlibyśmy, że obligatoryjnie wsłuchamy we wszystkich, to musielibyśmy w sprawie alimenty, nie byłoby chyba celu wysłuchania, prawda? Niewątpliwie sprawy dotyczące kontaktów, przymusowego odebrania są bardzo wrażliwymi i bardzo delikatnymi sprawami. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że wysłuchanie małoletniego nie jest dowodem w rozumieniu prawa cywilnego. Tak? On nie jest dokumentowany tak jak na przykład przesłuchanie świadka, tak? Nie jest protokołowane. Techniczna czynność ta wygląda w ten sposób, że albo sam sędzia, albo w obecności ewentualnie psychologa, jeżeli wymaga tego potrzeba, w osobnym pomieszczeniu rozmawia się z dzieckiem. Tak? I to też bardziej co do faktów i powinno się unikać sformułowań, tak, no, z kim wolałabyś być, z tatą czy z mamą, tak, no, bo to jest niewłaściwie zadane pytanie, bo ta lojalność dziecka wobec obojga rodziców jest bardzo silna i no, nie możemy tak naprawdę tymi uczuciami. To jest bardzo wrażliwa, bardzo delikatna czynność i jest to czynność, z którego sporządza sędzia jedynie notatkę, która nie jest udostępniana uczestnikom i stronom postępowania. Z wiadomych względów. Czasami dochodzi do tego, że dziecko po prostu ujawnia sytuacje, które nie byłyby na przykład wygodne dla pierwszoplanowego rodzica, to znaczy na przykład rodzica, pod którego pieczą dziecko od wielu, wielu miesięcy czy nawet lat się znajduje, ale trudno mu oczywiście w stosunku do tego rodzica wyrazić negatywne emocje i stosunek. W związku z tym bywa, że w takiej notacji jest on ujawniony i to pomaga sędziemu podjąć decyzję i rozstrzygnięcia, ale w oparciu nie tylko o samo wysłuchanie dziecka, ale również cały materiał dowodowy. W związku z tym nie możemy chyba do końca przyjąć, że tylko wola dziecka musiałaby stanowić o wszystkim. Natomiast musimy również wziąć pod uwagę i wcześniejsze różnego rodzaju czynności i ustalenia dokonane w toku postępowania sądowego. Co do pytania pani poseł, jeśli chodzi o to zjawisko alienacji, ono rzeczywiście bardzo ugruntowało się i przyjęło. Ja aczkolwiek staram się zawsze to troszeczkę tonować i troszeczkę obalać tą narrację, że to jest zjawisko powszechne.
No, trochę się posługuję statystyką, ona martwa i zimna jest niestety przy tych emocjach, które towarzyszą tym wszystkim zjawiskom, ale przytoczę na przykład w 2020 roku spraw o ustalenie kontaktów wpłynęło do sądów 13 589, a o zmianę kontaktów 4394, to są bez postępowań rozwodowych sprawy. I teraz jeżeli to przełożymy, te sprawy, które wpłynęło o ustalenie, tak, albo ewentualnie zmianę, na ile wniosków o wykonanie kontaktów, czyli wpływa wniosek, ustalam kontakty, a dopiero kiedy one nie są realizowane, mogę złożyć ten wniosek o niewykonanie i tych o niewykonanie jest 4669 było, tak? Czyli widzimy, że znacznie mniej. Już samych wniosków o ukaranie już jakby karą pieniężną jest w granicach około 500 rocznie. Co pokazuje, że zjawisko jest, ale powiem tak, mamy chociażby orzeczenie Trybunału Praw Człowieka z 17 roku w takiej sprawie Wdowiak przeciwko Polsce. Mamy również badania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z roku 2015, którą no tutaj głównie tezy są takie, że ta grupa tych najtrudniejszych kontaktów nie wynika jakby z niedoskonałości naszego systemu prawnego, tylko tak naprawdę z bardzo pogłębionego i trudnego wieloletniego konfliktu między rodzicami, tak? Który w pojęciu zawsze mówimy o tym, że zależy im na dobru dziecka, natomiast no, dobro dziecka w ich głębokim konflikcie jest wtedy bardzo narażone. I to jest ta grupa, która tworzy to zjawisko. Tak? Natomiast ono często jest rzeczywiście jakby pokazywane, że to jest jakby zjawisko powszechne, ono jest bardzo wrażliwe, bardzo delikatne. Jako sędzia mogę powiedzieć, że najtrudniejszą kategorią spraw, jaką orzekam, to są sprawy o ustalenie, o kontakty, o przymusowe odebranie. To jest chyba najtrudniejsza kategoria spraw w prawie rodzinnym. I tak zastanawiam się, czy ja na wszystko odpowiedziałem już. Tak, najnowsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, chciałem zwrócić uwagę, że tak naprawdę odnosi się do etapu postępowania wykonawczego. Żeby przybliżyć, jak to technicznie wygląda, to wygląda w ten sposób, że mamy te wnioski o ustalenie kontaktu, prawda? Ustaliliśmy te kontakty i teraz nie dochodzi do ich realizacji. Strony mogą złożyć wniosek o realizację tego kontaktu. Wtedy sąd w pierwszym etapie nakazuje wykonywanie postanowienia pod groźbą nałożenia kary pieniężnej na taką osobę, a jeżeli ta osoba nadal nie wykonuje orzeczenia, zasądza tę karę pieniężną na rzecz osoby uprawnionej. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwestii tego już ostatniego etapu w ramach postępowania wykonawczego, kiedy tak naprawdę rozstrzygnął sąd sprawę, czy do kontaktu powinno dochodzić do tych kontaktów, czy też nie powinno do tych dochodzić. Orzeczenie brzmi na przykład tak, że mam prawo do kontaktu i spotkań z dzieckiem w każdy weekend miesiąca. Na poziomie wykonawczego postępowania nie bardzo jest już podstawa do tego, żeby podważać pierwotne orzeczenie ustalone kontaktu. To jest postępowanie, to na które się wypowiadał Trybunał Konstytucyjny, jest takim postępowaniem, powiedzmy, quasi-egzekucyjnym. Tak? My mamy to orzeczenie wykonać. Trybunał Konstytucyjny nad bardzo wrażliwą kwestią się, z którą my zresztą sami też przy ocenie zasadności nałożenia kary rozstrzygamy, a w swoich sprawach kolegów i koleżanek dochodzi do takiej sytuacji, proszę ją sobie wyobrazić, kiedy jest ustalony kontakt, osoba uprawniona przyjeżdża po dziecko do domu, mamy czy taty, dziecko jest ubrane, wystawione przed drzwi, drzwi za tym dzieckiem się zamykają, dziecko patrzy na osobę uprawnioną, ja nie chcę się z tobą spotkać, odwraca się i wraca do domu. I jak ocenić tą postawę? Tak? Czy ukarać tę osobę za to, że nie dokonała wszystkich niezbędnych czynności, żeby to dziecko zachęcić, tak? Żeby nie współpracowała z drugą stroną. I teraz jest kwestia właśnie ukarać karą pieniężną, czy też nie. Niewątpliwie my się zastanawialiśmy nad tym orzeczeniem Trybunału. Tutaj nie ma żadnych przeszkód, aby w ramach jeszcze postępowania egzekucyjnego, no bo to się odbywa na posiedzeniu, tak? Jest wniosek o ukaranie, sąd wysłuchuje zarówno osobę uprawnioną, jak i zobowiązaną. Ta zobowiązana powie, no ale ja go ubrałam, wystawiłam, tak?
Ale jest również na podstawie artykułu 216 możliwość wysłuchania dziecka i w związku z tym myślę, że jakaś ta ingerencja co do zmiany w regulacjach prawnych obecnie nie jest konieczna. Natomiast niewątpliwie trzeba jeszcze uwypuklić kilka rzeczy w ramach szkoleń, czyli między innymi rzeczywiście bardziej stanowcze wykonywanie wysłuchań dziecka i to, co również mówił tutaj pan poseł. No my spotykamy się z zjawiskiem, że na przykład jeżeli sąd uznał, że wysłał do opiniodawczego zespołu małoletniego i tam ono zostało wysłuchane, to jakby ten obowiązek z 216 został z niego zdjęty, ale to nie jest prawda, bo ten obowiązek z 216 to jest obowiązek dla sądu, tak? I to się nie można. I zdarzają nam się w ramach skarg czy wniosków, które docierają do ministra sprawiedliwości, takie również zarzuty i my za każdym razem staramy się podkreślać, że jest to obowiązek sądu i sąd ma obowiązek wysłuchania dziecka. Potocznie, właściwie powszechnie uważa się, że po 13 roku życia no, to związanie opinią dziecka powinno być znacznie większe niż osoby, która jeszcze tej zdolności do czynności prawnych jeszcze całkowicie nie ma. Jest to oczywiście sfera jednak praktyki i tutaj trzeba przede wszystkim skupić się na szkoleniu. No, każdy sędzia też jest przede wszystkim człowiekiem. Jego wrażliwość, empatia, doświadczenie życiowe no, ma wpływ również na to, w jaki sposób orzeka i tego przepisami niestety nie wymusimy pewnych zjawisk. Dziękuję. Bez wątpienia przepisy tworzą pewne ramy, natomiast potem w tych indywidualnych sytuacjach mogą być różne przypadki. Pan poseł Wojciechowski, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisja, panie sędzio. No, panie sędzio, trochę mnie pan zmartwił. Powiem tak, że no, przede wszystkim ten katalog sytuacji, kiedy jest możliwość, że dziecko nie zostanie wysłuchane, jest zamknięty i w tym katalogu nie ma celowości. Pan wskazał, że byłoby to bezcelowe. No, celowość nie może być czynnikiem, przy którym nie słucha się dziecka na pewno. I intencją mojej wypowiedzi było przede wszystkim to, że jest pewien rozdźwięk, pewna różnica między zapisami konstytucyjnymi w tym zakresie, a to, co zostało przeniesione do kodeksów. Otóż w kodeksie jest w miarę możliwości uwzględnienie opinii dziecka. Natomiast w kodeksach nie ma tej możliwości, a ponieważ jest to rozstrzygnięte w Konstytucji, więc tutaj powinna być wprost stosowana Konstytucja. Bo tego w żadnych przepisach nie ma rozwinięcia. A więc nie może być tak, że tam, gdzie jest celowe, to stosujemy Konstytucję, a tam, gdzie jest to niecelowe, to Konstytucję pomijamy. Konstytucję stosujemy zawsze. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że postulat był zakazania. I jednak problematyka jest niezwykle ważna. I to państwo też z tego swojego bardzo bezpośredniego doświadczenia potwierdzacie i przedstawiacie, ale jednak nie jesteśmy w stanie tutaj ogarnąć problematyki. Ja pamiętam wiele wystąpień również poprzedniego Rzecznika Praw Dziecka, który podobnie jak pan sędzia mówił, że to jest najtrudniejsza kategoria spraw, że tam gdzie jest konflikt między rodzicami, próba procedury uregulowania przepisami ma bardzo ograniczone możliwości. Jeszcze pani poseł Kucharska, proszę. Tak, ja nie przez przypadek przywołałam do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo ono ma świetne uzasadnienie. I to wprawdzie ono dotyczy generalnie kar finansowych grzywien, ale w uzasadnieniu jest wprost powiedziane, że kluczowe jest dobro dziecka, jego opinia i o jego opinię powinno się pytać. Jeżeli ono tylko nie podlega manipulacji, to sąd jest zobowiązany
tą opinię dziecka po prostu uwzględnić. I my mamy ten problem związany z tym, że kilka lat temu zmieniły się przepisy i na przykład w czym się zmieniły? Usunięto przepis, który mówił, że konwencję haską można zawiesić, jeżeli jej wykonanie będzie ze szkodą dla dziecka. W tej chwili już tego nikt nie ocenia. Konwencja haska, przymusowe wydanie i tak dalej, porwania. I prawo jest w tej chwili stosowane bez uwzględnienia ani zdania dziecka, ani opinii dziecka. To, co pan powiedział o tym, żeby pan sędzia powiedział o tym, żeby nie wskazywać treści notatki żadnemu z rodziców, że ona jest do uwzględnienia przez sędziego. Natomiast to jest broń obosieczna. Z jednej strony rodzice się nie dowiadują prawdziwej opinii dziecka, a z drugiej rzeczywiście miewają potem wątpliwości, czy sąd w ogóle uwzględnił zdanie dziecka w tym procesie decyzyjnym dotyczącym przymusowego wydania czy opieki nad dzieckiem. Także to chciałam tylko po prostu uzupełnić, bo myślę, że to jest ogromna potrzeba, żeby jakoś ograniczyć tutaj te kwestie, które będą budziły kontrowersje co do tego, czy Wysoki Sąd wydał właściwy wyrok. Więc to będzie trudne, ale myślę, że tutaj ten oblik wysłuchania i uwzględnienia opinii dziecka po prostu powinien być. I on Dziękuję. Powinien być bezwzględny. Dziękuję. Czy pani sędzio jeszcze tak? Chce pan się jeszcze odnieść do tego? Myślę, że to wszystko zostało powiedziane. Proszę zatem panią przewodniczącą Augustyn o końcową konkluzję. Dziękuję uprzejmie. Mówimy o sprawach bardzo ważnych i to, że my dzisiaj o nich rozmawiamy, wcale nie oznacza, tak jak powiedział pan przewodniczący, że tworzy się pewną ramę, ale tę ramę wypełniają swoimi działaniami i sędziowie, i rodzice, którzy walczą między sobą o dziecko. Natomiast to jest dyskusja obok petycji, bo petycja bezpośrednio dotyczy właśnie tego zakazu stosowania, powoływania się, stosowania nienaukowej teorii alienacji rodzicielskiej. Natomiast wszystkie trzy postulaty, które w petycji zostały wskazane przez jego autora, zostały objaśnione w odpowiedzi ministra sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Uważam, że jest absolutnie wyczerpująca. Proponuję ją przyjąć. Dziękuję. Jest rekomendacja zatem, by przyjąć odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat numer 249. Czy wobec tej rekomendacji są zastrzeżenia? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła odpowiedź. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę pana posła Grzegorza Wojciechowskiego o przedstawienie petycji w sprawie zmiany kodeksu karnego wykonawczego w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego osobie skazanej. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Petycja dotyczy, jak pan przewodniczący powiedział, urlopu, może w ogóle urlopu, nie tyle wymiaru, co samego urlopu wypoczynkowego, który przysługiwałby zdaniem składającego petycję osobie skazanej pracującej w warunkach, myślę, że tutaj chodzi o warunki zamknięte lub półotwarte. Otóż zdaniem składającego petycję prawa osób skazanych pracujących powinny być identyczne w stosunku do praw pracowników wynikających tutaj z kodeksu pracy. Do petycji jest uzasadnienie, dołączona jest też opinia Biura Analiz Sejmowych, szczegółowo opisująca problem. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę, że chyba nie do końca autor petycji w sposób prawidłowy porównał sytuację osoby skazanej z pracownikiem. W systemie penitencjarnym raczej praca jest pewną formą nagradzania
czy też pewną formą resocjalizacji, a nie pracy jako takiej rozumianej jako zaspokajanie potrzeb z jednej strony samego no, jakiejś pracy twórczej, z drugiej strony potrzeb finansowych własnych czy też rodziny. Wydaje się, że podstawowa tutaj jest różnica, że osoba skazana jest skierowana do pracy. Skierowanie, samo słowo raczej nam się kojarzy z pewnym uzyskaniem pewnego uprawnienia, czyli uprawnienia pracy. Natomiast sama praca, zwłaszcza w obecnych warunkach, nie zawsze jest na zasadzie umowy o pracę. Może być to praca zarówno na umowę cywilnoprawną, jak też inne też formy umowy o wykonanie dzieła, czy też jakieś inne też formy tutaj pracy. Autor opinii Biura Analiz Sejmowych wskazuje na pewien problem, który właśnie wynika z niedookreślenia pewnych zarówno sytuacji, pewnych zależności, jak też pewnych mechanizmów, które tutaj występują. W związku z czym ja bym proponował, abyśmy wystąpili do premiera z dezyderatem dotyczącym z jednej strony właśnie tych zasad kierowania do pracy osób skazanych, a jednocześnie aby minister pracy wyjaśnił sytuację osób skazanych pracujących. Podejrzewam, że będą tutaj też różne sytuacje w zależności od, od zasad, które obowiązują w danej, w danym zakładzie karnym, czy też od statusu danego skazanego, gdyż może być na przykład w takiej sytuacji, że jest w zakładzie półotwartym i normalnie chodzi do pracy, po pracy wraca do tego zakładu. I tutaj są pewne wątpliwości, czy w niektórych sytuacjach ta praca nie ma jednak charakteru normalnej pracy wynikającej z umowy o pracę, a w innych sytuacjach może być to praca bardziej podobna do pracy o umowa zlecenie, czy też umowa o dzieło. Dziękuję bardzo, to tyle z mojej strony. Dziękuję. A jeśli dezyderat, to być może do prezesa Rady Ministrów, bo to jest minister sprawiedliwości i minister polityki społecznej, bo ministra pracy nie mamy. No właśnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, zatem jest rekomendacja, byśmy w sprawie postulatu zawartego w przedstawionej petycji wystąpili z dezyderatem do prezesa Rady Ministrów. Czy wobec takiej rekomendacji jest akceptacja? Nie słyszę uwag, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła decyzję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę panią poseł Anitę Kucharską-Dziedzic o przedstawienie petycji w sprawie wprowadzenia zakazu egzekucji z nieruchomości zamieszkałych przez dłużników. I to jest właśnie taka dramatyczna historia,
w której chciałoby się człowiekowi pomóc, ale dura lex sed lex. I o co chodzi w tej petycji? Otóż autor tej petycji, przedstawiając swoją dramatyczną historię dwóch osób na emeryturze z niepełnosprawnym synem, zwrócił uwagę, że jest osobą, która zdecydowali się na upadłość konsumencką z racji niemożności wywiązania się ze wszystkich zobowiązań kredytowych, które dotyczyły tych słynnych, państwo pamiętacie, wszyscy pamiętamy sprawę kredytów frankowych. I to zmiana tych kredytów, podwyższenie raty zrujnowało tą rodzinę, która dodatkowo zmaga się z problemami zdrowotnymi. Ale do meritum petycji, chodzi w niej po prostu o to, żeby osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką, żeby tę egzekucję z całego majątku prowadzić z wyłączeniem ich mieszkania bądź domu, jedynego mieszkania bądź domu, które no, stanowi zabezpieczenie po prostu ich codziennego bytu. Tu się oczywiście powołuje autor petycji na prawa konstytucyjne, prawa do mieszkania. Sytuacja prawna jest w tej chwili taka, że osoby, którym licytuje się majątek, ich własnościowe mieszkanie czy dom, z kosztów owej licytacji, tej wartości domu, można im przyznać, to jest ten przywilej taki socjalny, koszty, sumę, która zaspokoi koszt rocznego bądź maksymalnie dwurocznego wynajęcia mieszkania, tak, żeby te osoby nie pozostały po zlicytowaniu swojego mieszkania bądź domu przez rok lub dwa bezdomne. To jest decyzja oczywiście sądu. Druga kwestia, żeby nie pozostały bezdomne, no to jest możliwość zamieszkania ich w domu pomocy społecznej. Czyli tak naprawdę koszt utrzymania tych osób, w kosztach utrzymania tych osób, które zbankrutowały i nie mają już swojego mieszkania czy domu, będzie częściowo podejmowany przez społeczeństwo, tak? Bo to samorządy partycypują w kosztach utrzymania osób, których nie stać w domach pomocy społecznej. Autor tej petycji po prostu wnosi o to, żeby wyłączyć z tej licytacji komorniczej ten majątek, który zapewnia godnościowe przeżycie osobom, które popadły w długi, ogłosiły upadłość konsumencką, czyli zapewnić im niezlicytowanie domu bądź mieszkania. I tutaj chciałoby się pomóc, natomiast no, ten zakres zmiany ustawy o upadłości, ten postulat jest dosyć kontrowersyjny, bo rzeczywiście przy przeprowadzaniu jakichkolwiek postępowań upadłościowych dla komornika czy syndyka najważniejszy jest ten majątek, który stanowią nieruchomości. Ruchomości, jak wiadomo, zazwyczaj, czy zwykle, czy prawie zawsze absolutnie nie pokrywają tych zobowiązań osoby, której majątek się licytuje, więc ta nieruchomość jest zwykle tym najważniejszą częścią majątku, która podlega licytacji i chroni prawa wierzycieli. Jest to zresztą praktyka powszechna w całej Unii Europejskiej i w naszym w ogóle kręgu kulturowym. Jak ktoś jest, mówiąc przysłowiowo, bankrutem, to znaczy, że nie ma niczego, także mieszkania czy domu. Jest to okrutne, ale jest to dosyć powszechne. I teraz pytanie, czy można coś z tym problemem generalnie zrobić? Bo jak pisze autor petycji, po tym wynajęciu przez rok mieszkania, czyli tych kosztów czynszu, które można odjąć z kwoty, za którą mieszkanie czy dom zostało zlicytowane, zostaje mu w perspektywie tylko dom pomocy społecznej. No, pytanie.
My nie mamy nawet takiej sytuacji, w której te domy pomocy społecznej byłyby na tyle częste i liczba tych miejsc zaspokajałaby potrzeby osób, nie tylko tych, które popadły w tego typu kłopoty i ogłosiły upadłość konsumencką, bo liczba tych miejsc jest daleko niewystarczająca nawet na potrzeby po prostu osób, które też jakby, no, przepraszam za określenie, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje złe wybory i decyzje finansowe, ale miały cały zestaw nieszczęść, które doprowadził ich do sytuacji, że ktoś się musi nimi po prostu zająć. Więc pytanie, czy Państwo uznaliby za słuszne na przykład zapytać Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny, czy w ogóle można byłoby w tym katalogu, bo jeżeli pobiera się na spłatę tych zobowiązań, tak, bo to jest jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna kwestia. W momencie, kiedy ktoś nie ma tego mieszkania, tego domu, to on nadal spłaca długi i w związku z tym, że musi wynająć mieszkanie czy dom dla siebie i dla rodziny, no to ma ograniczone też możliwości spłacania tego długu, bo te koszty wynajmu są dużo większe. Więc jest pytanie, czy można by w jakiś sposób zwiększyć tą kwotę, która zostaje i nie podlega egzekucji z emerytury czy renty osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką. Z tym, że takiego pomysłu w samej tej petycji nie ma, bo w petycji jest wprost powiedziane, żeby zmienić przepis, który uniemożliwi w ogóle egzekucję z nieruchomości. Stąd moje pytanie, czy można ten problem w jakiś sposób inaczej, czy trzymamy się ściśle litery petycji. Dziękuję. Pan poseł Wojciechowski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. No, problem, proszę bliżej mikrofon, żebyśmy pana słyszeli. Problem mieszkań socjalnych jest takim bardzo palącym problemem i jednym z częstszych chyba wśród pojawiających się w biurach poselskich. I chyba tutaj jest właśnie ten problem, że osoby, które oczekują na jakieś takie mieszkanie socjalne, komunalne, muszą czekać wiele lat, na pewno jest to dłużej niż rok czy dwa lata. I nawet osoby, które może nie wprost znalazły się w takiej sytuacji upadłości konsumenckiej, ale faktycznie są w takiej upadłości, chcieliby, no nie wiem, sprzedać mieszkanie, bo przeliczyli się z kredytem na to mieszkanie, nie mają gdzie mieszkać. Wynajęcie jest stosunkowo drogie, natomiast mieszkań komunalnych, mieszkań socjalnych po prostu nie ma. I być może, nie wiem, czy pani poseł to zaakceptuje, warto by było może dopytać się, czy no, w tym zakresie jakaś zmiana, nie wiem, jakaś pula mieszkań powinna być przeznaczana, że czy też te osoby powinny otrzymać, tylko że wyrok sądu będzie, że ma otrzymać mieszkanie, a otrzyma to mieszkanie za 10 czy 15 lat. To też jest następna kwestia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, to ja chciałbym się dołączyć do tej dyskusji. Wydaje mi się, że niestety ten problem może narastać teraz przy tym skoku tych stóp procentowych, to liczba osób, które nie będą zdolne podołać ciężarom kredytów, jak słyszymy, jak skoczyły kwoty rat, może się znacząco zwiększyć. I wydaje mi się, że tu sugestie pana posła Wojciechowskiego to jest ten kierunek, w którym należałoby tu iść, wesprzeć to budownictwo pewnie socjalne, żeby dzisiaj chyba tam jest taki mechanizm, że gmina, jeżeli nie dostarcza zasądzonego wyroku lokalu socjalnego, ponosi koszty wynajmu, tak, w tym okresie
do zapewnienia tego lokalu, co miało być taką presją, żeby te wyroki sądów były szybciej wykonywane, a nie dopiero po wielu latach. Natomiast wydaje mi się, że taki, powiedziałbym, bardzo uproszczony ten postulat, żeby w ogóle wyłączyć spod egzekucji, jest trudny dla mnie do wyobrażenia. Od drugiej strony, że wiele kredytów jest udzielanych dlatego, że jest to zabezpieczenie. Jeżeli zniknie to zabezpieczenie, to wiele osób, które byłyby w stanie pewnie podołać tym ratom kredytowym, też no, stanie wobec braku możliwości, bo banki, które nie będą miały takiego zabezpieczenia, nie wiem na ile ograniczą chęć. No właśnie, nie udzielą kredytu, to jest dzisiaj taki warunek, pod jakim te kredyty są udzielane. A zatem pewnie nie taki wprost ten postulat, ale jak pomóc ludziom, którzy w sposób niezawiniony, ewidentnie, co przecież jest badane w tej procedurze upadłość konsumencką, zostanie potwierdzone. Pan poseł Wojciechowski, tak? Proszę bardzo. Pan przewodniczący już to powiedział. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, to myślę, że desideratum prezesa Rady Ministrów, bo to dotyczy kilku ministrów, tak? Bo to dotyczy na pewno ministra finansów, czyli też zasad właśnie tych udzielania kredytów i ministra sprawiedliwości, czyli tych postępowań o upadłość konsumencką, a zatem pewnie do prezesa Rady Ministrów. Czy wobec takiej rekomendacji byśmy w sprawie postulatu, istoty tego postulatu wystąpili z desideratem do prezesa Rady Ministrów? Są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja podjęła taką decyzję. Dziękuję. I w kolejnym punkcie proszę pana posła Grzegorza Wojciechowskiego o przedstawienie petycji w sprawie zmiany ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej dla podatników posiadających kredyt mieszkaniowy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisja, szanowni państwo. Autor petycji wskazuje, że możliwość odliczeń mają te osoby, które zawarły umowę kredytową od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006 roku. Natomiast odliczenia mogą być do końca 2027 roku. Autor wskazuje, że również osoby, które później wzięły, czy też wcześniej wzięły, należy rozumieć, kredyty w innym okresie niż ten wskazany, borykają się z podobnymi problemami, w związku z czym powinna być tutaj jakaś udzielona pomoc. Petycja spełnia wszystkie wymogi, aby mogła być rozpatrywana. Do tej petycji jest dołączona opinia Biura Analiz Sejmowych, szczegółowo opisująca tutaj kwestie. Jest też załączone wyjaśnienie, a raczej ustosunkowanie się do opinii Biura Analiz Sejmowych przez autora petycji. Najważniejszą sprawą, którą by tutaj trzeba było podnieść na forum komisji, to jest to, że petycja może pociągnąć, czy na pewno pociągnie za sobą znaczne skutki finansowe dla budżetu państwa. W związku z czym myślę, że takie działania powinny być podejmowane jednak normalną ścieżką rządową, a nie ze strony tutaj komisji. Ponadto jakiekolwiek ulgi, czy też wysokości podatków, czy też udzielanej pomocy mieszkaniowej zawsze wpisują się w pewną politykę
fiskalną i nie tylko fiskalną państwa. I nie powinno się tutaj dokonywać jakichś istotnych zmian. Tutaj ta zmiana moim zdaniem byłaby w tym wypadku istotna, gdybyśmy wszystkie kredyty włączyli, a trzeba zwrócić uwagę, wszystkie kredyty mieszkaniowe oczywiście, a należy zwrócić uwagę, że odsetki od tych kredytów są stosunkowo wysokie w związku z tym i odliczenia w tym momencie byłyby stosunkowo wysokie. Ponadto troszkę też jest inna sytuacja, ponieważ no, warunki, na których te osoby otrzymywały ten kredyt, były inne i w momencie przyznawania tego kredytu jednak te osoby wiedziały, że tej pomocy nie będzie. Natomiast tego typu pomocy. Natomiast problem mimo wszystko, problem tutaj na pewno jest i to jest bardzo ważny problem. Ale zdając sobie sprawę z tego, że jako komisja w zasadzie tutaj niewiele możemy zrobić, proponuję dwa rozwiązania. Jedno chyba najlepsze to możliwość złożenia opinii do, myślę, że prezesa Rady Ministrów jednak jako kreatora tej polityki i drugie uznać się za komisja, żeby uznała się za niewłaściwą i przekazać tę komisję również do prezesa Rady Ministrów. Myślę, że ta pierwsza forma, ona sprawdza się. Wystąpienie z dezyderatem, oczywiście skutek by był bardzo podobny, z tym, że należy tutaj sobie zdać sprawę, że my tutaj nie jesteśmy w stanie nic zrobić, a może to tylko opóźnić ewentualne podjęcie działań ze strony Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kiedyś po tych pierwszych doświadczeniach z petycjami ustaliliśmy, że ten tryb właśnie, jak pan poseł zwrócił uwagę, jest uzupełniający wobec tych podstawowych trybów inicjatywy legislacyjnej. I bez wątpienia jest to kwestia, która dzisiaj jest przedmiotem debaty generalnej, czyli dyskusja o tym, jak pomóc kredytobiorcom wobec tych szybko rosnących odsetek i lawinowo rosnących czy skokowo rosnących rat się toczy. I myślę, że w tym sensie możemy przedstawić opinię, tak jak pan poseł sugeruje, wskazującą, że też uważamy, że trzeba takiego wsparcia, ale no to w ramach tego całościowego systemu, który przede wszystkim przygotowuje w tej chwili rząd. Tak? Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Czy zatem wobec rekomendacji byśmy w sprawie postulatu zawartego w petycji wystąpili z opinią do prezesa Rady Ministrów? Są uwagi? Nie słyszę. Zatem stwierdzam, iż komisja podjęła taką decyzję. W kolejnym punkcie proszę pana przewodniczącego Rafała Bochenka o przedstawienie petycji w sprawie zmiany ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek oraz terminu płatności podatku od nieruchomości. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, mam przyjemność przedstawić petycję, która dotyczy zmian, tak jak już tutaj słusznie pan przewodniczący wskazał, w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Generalnie postulaty zawarte w tej petycji dotyczą zwiększenia, zwaloryzowania, jak to wnioskodawca tutaj wskazuje, kwot i tych widełek, w ramach których rady gmin poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalają podatek od nieruchomości, tak aby te podatki mogły być ustalane na wyższym poziomie z uwagi na, no, jak to wnioskodawca zwraca uwagę, z uwagi na czasy, które również się zmieniły, wzrosła płaca minimalna, warunki gospodarcze również znacząco
właśnie uległy przemianom. W związku z tym jest taki postulat ze strony osoby wnoszącej petycję, osoby fizycznej, aby dokonać zmian w tym zakresie i podnieść maksymalną wysokość stawki podatku od budynków i ich części, a także od budowli. W przypadku budynków oraz ich części górny ustawowy próg wysokości tej stawki miałby wzrosnąć sześciokrotnie, natomiast w przypadku budowli próg ten miałby zostać podniesiony z obecnych 2% do 4% wartości nieruchomości. Nie jest do końca natomiast jasne, czy proponowana zmiana miałaby też dotyczyć gruntów. I kolejnym takim postulatem, który jest sformułowany w tej petycji, jest również zmiana terminów częstotliwości wnoszenia rat z tytułu podatku od nieruchomości. Dotychczas, jak Państwo wiecie, podatek jest płacony kwartalnie, w ratach równych, proporcjonalnie rozdzielonych na poszczególne kwartały. Tutaj wnioskodawca prosi, aby ten podatek był płacony miesięcznie. W sytuacji, gdyby ktoś z góry zdecydował się w całości go zapłacić, miałby być zwolniony z dwóch jakby rat, czyli miałby być ten podatek po prostu pomniejszony. I to właściwie clue i główne postulaty i najważniejsze postulaty wynikające z tej petycji. Natomiast no, ja uważam jako parlamentarzysta i wiceprzewodniczący tej komisji, iż wszelkie zmiany podatkowe oczywiście powinny mieć charakter systemowy. Tutaj jeżeli rzeczywiście jakieś ruchy miałyby być wykonane, powinniśmy to skonsultować ze środowiskiem samorządowców, ale również tutaj na poziomie Ministerstwa Finansów na ten temat szerzej porozmawiać. A tak w ogóle uważam, że w tym momencie z uwagi na obecną sytuację gospodarczą nie powinniśmy podnosić podatków, bo jednak mamy inflację, jest trudna sytuacja gospodarcza, wzrastające ceny surowców energetycznych z uwagi na to, co dzieje się na całym świecie, na okres po pandemii, na czas wojny, które mamy za naszą wschodnią granicą. W związku z tym jednak te obciążenia, których na co dzień doświadczają budżety domowe naszych obywateli, są na tyle duże, że jednak tego typu zmiany powinny być w obecnych czasach odłożone raczej na półkę. To też postuluję, panie przewodniczący, aby zrobić z tą petycją. Dziękuję. Aby nie uwzględniać tego wniosku. Jak też generalnie uważam, że to nie jest sprawa w trybie petycyjnym, który właśnie ma mieć ten charakter uzupełniający, że jest to sprawa wymagająca systemowych regulacji, wpływająca na tyle podmiotów i to w sposób trudny nam do oszacowania z naszej perspektywy. Także też popieram rekomendację, by nie uwzględnić żądania zawartego w przedstawionej petycji. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła decyzję zgodną z rekomendacją. W ostatnim punkcie ponownie proszę pana przewodniczącego Rafała Bochenka o przedstawienie petycji, tym razem w sprawie zmiany ustawy z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od podatku osób najbliższych spadkobiercy lub darczyńcy. Szanowni Państwo, tak jak już słusznie tutaj pan przewodniczący zwrócił uwagę, petycja dotyczy zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a dokładnie zmiany te miałyby dotyczyć tak naprawdę dwóch sytuacji, kiedy do nabycia dochodzi w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, czyli to grono najbliższych krewnych z artykułu tak naprawdę 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, którzy są zwolnieni z mocy ustawy od jakiegokolwiek podatku w przypadku dziedziczenia lub też darowizny w tym najbliższym kręgu rodzinnym. I zmiana ustawowa miałaby dotyczyć również zmian w przepisie artykule dokładnie 4b ustawy o podatku od spadków i darowizn i dotyczyć miałaby nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim. To jest przepis, który pojawił się stosunkowo niedawno, dosłownie kilka lat temu i on związany był z tymi zmianami, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał w związku z ułatwieniem sukcesji. One miały przyczynić się, te przepisy mają się przyczyniać do tego, aby ułatwić sukcesję w nabywaniu przedsiębiorstwa w przypadku śmierci osoby, która takowe przedsiębiorstwo prowadzi. Zmiany dotyczyć mają odformalizowania procesu
korzystania z tego zwolnienia, ponieważ aby skorzystać z tego zwolnienia, czy to w przypadku przedsiębiorstwa, czy to w przypadku dziedziczenia albo darowizny własności jakiejkolwiek rzeczy, należy złożyć w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego odpowiednie oświadczenie, zgłoszenie, należy dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. W sytuacji, gdy tego obowiązku się nie zrealizuje, gdy to zgłoszenie nie jest dokonane, wówczas to zwolnienie z artykułu 4a lub 4b po prostu osobom uprawnionym, o których tutaj wcześniej wspominałem, z najbliższego kręgu rodzinnego nie przysługuje i te osoby po prostu muszą zapłacić podatek. Podatek, jaki jest wyliczony w oparciu o to, że przynależą do pierwszej grupy osób dziedziczących. Przeczytałem z zaciekawieniem, powiem szczerze, opinie Biura Analiz Sejmowych i tutaj również są dołączone również materiały prasowe do tutaj tej petycji, ponieważ też odbywała się pewna dyskusja publiczna na temat tych rozwiązań. Generalnie z opinii Biura Analiz Sejmowych wynika tyle, iż podobno takiego ułatwienia, czyli zniesienia tego obowiązku zgłaszania do Urzędu Skarbowego przez ten krąg osób najbliższych nie można wprowadzić. Nie za bardzo rozumiem, powiem szczerze, dlaczego. Podobno miałoby to w jakiś sposób rozhermetyzować system prawa podatkowego w Polsce i w ogóle taką kontrolę urzędniczą nad tymi przemianami majątkowymi, jeżeli chodzi o i nabywaniem majątku przez osoby w drodze dziedziczenia czy darowizny. W związku z tym ja, jeżeli mogę, panie przewodniczący, zarekomendować, bo uważam rzeczywiście, że akurat te kwestie, które zostały tutaj podniesione przez osoby wnoszące przez tę petycję, mogłyby być odformalizowane i z automatu te osoby mogłyby być przecież zwolnione od konieczności dokonywania takowych zgłoszeń. I posłowałbym wniesienie takiego dezyderatu może do Ministerstwa Finansów z prośbą o rozważenie mimo wszystko zniesienia tego obowiązku zgłaszania, ponieważ sam wielokrotnie w biurze poselskim spotkałem się z takimi sytuacjami, kiedy ludzie, zwłaszcza ludzie na przykład starsi, po prostu zapomnieli albo nie mieli takiej wiedzy, że należało zgłosić nabycie w drodze dziedziczenia albo darowizny majątek do Urzędu Skarbowego. Tego nie zrobili i niestety byli zobligowani do tego, aby uiścić podatek od spadków i darowizn. On oczywiście w grupie pierwszej, można powiedzieć, że ta stawka jest najniższa, ale bardzo często, jeżeli to były, czy są rozległe nieruchomości, wówczas ta kwota była bardzo często dla tych osób trudna do udźwignięcia i dlatego rzeczywiście uważam, że tutaj powinien być wykonany jakiś ruch. Powiem więcej, jeżeli mogę zapostulować, abyśmy uwzględnili również w naszym dezyderacie taką kwestię troszkę wykraczającą poza samą petycję, ponieważ sam wielokrotnie się spotykałem z czymś takim również w biurze poselskim. Przychodziły do mnie osoby ze spadkami, które od lat po prostu były niewyprowadzone, jeszcze z lat 80., 90. ubiegłego wieku. Jak się okazuje, te zwolnienia, które są w tej ustawie przewidziane, czyli artykuł 4a, 4b to już jest w ogóle taki najnowszy przepis sprzed dosłownie kilku lat, ale artykuł 4a, który uprawnia do całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, dotyczy tylko i wyłącznie tych spadków, które zostały otwarte po 2007 roku, czyli w sytuacji, gdy do zgonu doszło, bo otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, gdy do zgonu doszło w latach na przykład 80. albo 90., wówczas te osoby dzisiaj nie mogą skorzystać, a chciałyby dzisiaj sobie uregulować te sprawy spadkowe, nie mogą skorzystać z tegoż właśnie zwolnienia. Co więcej, jakby cały proces szacowania też jest mało korzystny dla tych osób, bo sam też to mówię w oparciu o sprawę, w której starałem się pomóc osobie, która się do mnie zgłaszała do biura poselskiego. Jest też dosyć raz, że skomplikowany, a dwa, nieruchomości wycenia się po cenach dzisiejszych, ale według stanu tych nieruchomości z lat na przykład 80. I tutaj bardzo często również
to jest taka procedura nie do przeprowadzenia, ponieważ gminy nie dysponują bardzo często dokumentacją dotyczącą tych nieruchomości i nie wiemy, jakie miały na przykład przeznaczenie poszczególne działki. Stąd też ta sprawa rzeczywiście jest mocno obciążająca dla osób, które nie mają jakiejś pogłębionej wiedzy prawniczej. Jeżeli mogę wnioskować, to prosiłbym, aby również rozszerzyć ten dezyderat do Ministerstwa Finansów z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia tego zwolnienia artykułu 4a również na spadki, które zostały otwarte przed 2007 rokiem. Dziękuję. Dziękuję. Jest z nami pani Monika Derejko-Kotowska, tak? Naczelnik Wydziału Podatków Majątkowych Ministerstwa Finansów. Czy zechciałaby pani? Tak. Bardzo dzień proszę. Dobry. Dziękuję panie przewodniczący. Cieszę się, że mogę zabrać głos. Miałam ten przywilej, że 15 lat temu uczestniczyłam w pracach legislacyjnych nad przepisami ustawy, które wprowadziły to zwolnienie, o którym dzisiaj w ramach petycji rozmawiamy. Chciałam zachęcić do wnikliwego przeczytania opinii BAS-u, bo ona jest moim zdaniem bardzo precyzyjna i bardzo rzeczowa w swoich wywodach, choć nie rozbudowana. Pozwolę się odnieść do tych wątpliwości, o których pan przewodniczący wspomniał, postulując złożenie dezyderatu, który by obligował Ministerstwo Finansów do zajęcia się tą sprawą. W 2006 roku, kiedy były prowadzone prace legislacyjne, debatowano nad dwoma projektami konkurencyjnymi. Jeden z nich to stał się ustawą do dziś obowiązującą. Drugi był projektem przewidującym zwolnienie bez jakichkolwiek wymogów formalnych. Była bardzo rozbudowana dyskusja dotycząca tego aspektu. I to, co zadecydowało, co przekonało posłów o tym, żeby przyjąć rozwiązanie, które dziś wydaje się sformalizowane, ale od razu chciałam powiedzieć na wstępie, że sformalizowane jest prawo spadkowe. Prawo cywilne jest skomplikowane, a prawo podatkowe jest po prostu odpryskiem i efektem tego, że tak, a nie inaczej są regulowane sprawy w prawie spadkowym. Ten argument, który zadziałał wtedy, czy który zyskał aprobatę posłów, to był argument, zgodnie z którym przyjęcie zwolnienia bez jakichkolwiek warunków spowodowałoby po prostu rozszczelnienie systemu podatkowego rozumiane w ten sposób, że podatek od spadków i darowizn, czy też rozwiązania w ustawie o podatku od spadków i darowizn stanowiłyby doskonałe źródło legalizacji niezgłoszanych do opodatkowania dochodów, ponieważ można byłoby się powoływać na spadki czy darowizny, najlepiej na spadki, bo wtedy mamy do czynienia z osobami nieżyjącymi, po których nabyliśmy majątek, tłumacząc się, mówiąc kolokwialnie, przed organem podatkowym z posiadanego majątku. I to byłoby po prostu doskonałe źródło mijania przepisów o podatku dochodowym i z tego powodu, tylko praktycznie z tego powodu, bo przecież nie chodziło o to, żeby tworzyć pułapkę zostawiać pułapkę na podatnika, który nie zdąży w ciągu 6 miesięcy złożyć zgłoszenia i opodatkować. Nie, chodziło o to, żeby przekazywanie majątku między członkami najbliższej rodziny, ale to, które ma miejsce w rzeczywistości, żeby było zwolnione z tego podatku. Pragnę zwrócić uwagę, że okres 6 miesięcy na złożenie zgłoszenia jest jednym z najdłuższych terminów, jeśli nie najdłuższym w prawie podatkowym. Przez 2 lata obowiązywała ustawa, która przewidywała obowiązek składania zgłoszeń w ciągu miesiąca i to był czas zdecydowanie za krótki. I zostało to wydłużone w 2008 roku do 6 miesięcy i to jest naprawdę bardzo długi czas na to, żeby zebrać informacje dotyczące majątku, wartości i tak dalej. Nie ma też przeszkód, żeby w sytuacji, kiedy taki spadkobierca dowie się o kolejnych składnikach majątku, żeby w sposób nieopodatkowany mógł je nabyć, ponieważ składa wtedy kolejne zgłoszenie, wskazując tylko uprawdopodobniając, z jakiego powodu dopiero dziś dowiedział się o tym, że nabył majątek. To jest pierwsza rzecz i wydaje mi się, że warto nad tym argumentem się pochylić, ponieważ tu nie chodzi o śledzenie i badanie tego majątku w sposób szczegółowy, tylko o to, żeby nie stworzyć furtki, która pozwoli unikać zapłaty podatku dochodowego. I druga rzecz jeszcze, o której chciałabym wspomnieć, bo pan przewodniczący mówił o tym, że ustawa
która wprowadziła zwolnienie dla najbliższej rodziny. Odmiennie traktuje osoby, które miały niezałatwione sprawy spadkowe na datę wejścia w życie ustawy, odmiennie pozostałe. Myśmy też na to bardzo mocno zwracali uwagę, że musimy zmierzać do równego traktowania podatników. I z tego powodu przyjęto, że rozstrzygającym o opodatkowaniu wedle nowych korzystnych zasad będzie data nabycia majątku, a nie przeprowadzenie formalności, które mają charakter orzeczenie sądu czy potwierdzenie notarialne, mają charakter deklaratoryjny. I uznaliśmy, że nie byłoby sprawiedliwe i zasadne, żeby promować te osoby, które mają zadawnione, niezałatwione sprawy spadkowe i podatkowe, żeby one korzystały z dobrodziejstw nowej ustawy, podczas gdy osoby, które były w tej samej sytuacji co one, czyli onegdaj nabyły spadek i przeprowadziły postępowanie spadkowe i zapłaciły podatek, były w sytuacji gorszej tylko z tego powodu, że się nie wstrzymały z załatwieniem swoich spraw. Także tutaj data nabycia, czyli data śmierci spadkodawcy wydawała się jak najbardziej sprawiedliwa, ponieważ sytuowała wszystkich jakby w tym samym, wszystkie osoby były traktowane jednakowo. Gdybyśmy się do aspektu formalnego, czyli podjęcia działań zmierzających do uzyskania postanowienia sądu odwoływali, to ta sytuacja byłaby mocno krzywdząca dla tych, którzy swoje jakby obowiązki realizowali sprawnie, szybko i uścili podatek. Także w obu tych przypadkach wydaje mi się, że zmiana przepisów byłaby bardzo niekorzystna, niesprawiedliwa. Niekorzystna dla systemu podatkowego, ale też niesprawiedliwa dla, tak jak wspomniałam, tych, którzy podatek zapłacili w stosunku do tych, którzy zwlekali wiele lat nie prowadząc tych postępowań. I jeszcze raz pragnę podkreślić, nie ustawa o podatku od spadków jest skomplikowana, tylko stany faktyczne, które podlegają prawu cywilnemu. Te sytuacje są bardzo skomplikowane, często obejmują wiele osób, wiele różnych wątków i to niestety potem się przekłada na konieczność odwzorowania tego w dokumentach podatkowych. Także tyle, bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, pan przewodniczący, proszę. Tak, ja pozwolę Państwu, że się odniosę również. To znaczy, wydaje mi się, szanowna pani, że ta sankcja zapłaty podatku w sytuacji niedokonania zwykłej czynności technicznej, de facto zgłoszenia nabycia na przykład spadku, jest bardzo dotkliwa, bo jednak ta osoba i tak jest zwolniona, prawda, z tego podatku z mocy ustawy, natomiast w sytuacji, gdy nie dokona tej czynności technicznej, nagle okazuje się, że ma dorzucone na plecy, prawda, czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych podatku od spadków i darowizn. I ja taką sprawę gdzieś tam próbowałem ludziom w jakiś sposób pomóc wyprostować. I to wcale nie jest proste, ponieważ akurat te wszystkie dokumenty, formularze, to były osoby starsze, są dosyć mocno skomplikowane i akurat ta kwestia wyceny tych nieruchomości, zgłaszania, to też wydaje mi się, że to jest pewne taka trochę urzędnicza ekwilibrystyka po prostu, bo nagle wymaga się od podatnika obowiązku oczywiście zewidencjonowania wszystkich nieruchomości, które wchodzą w skład tegoż majątku, nakazuje się mu wycenić te nieruchomości według stawek dzisiejszych, a stanu z lat na przykład 80., tak jak ja wtedy miałem tą sprawę i próbowałem tą ludziom wyprostować, gdzie tak naprawdę gmina sama nie posiadała żadnej wiedzy, jakie jest przeznaczenie tychże właśnie gruntów. I raz postulowałbym, jeżeli mogę, uproszczenie tych formularzy, bo przecież i tak naprawdę te osoby są zwolnione i nikt nie przelicza wartości tych nieruchomości w przypadku kręgu tych najbliższych osób, jeżeli już rzeczywiście tego zgłoszenia dokonają. To raz, jakby te formularze są bardzo rozbudowane, wydaje mi się, w sposób zupełnie niezasady, bo uważam, że w Urzędzie Skarbowym mało kto w ogóle sprawdza te formularze w przypadku tych osób z artykułu 4a. Jeżeli już ktoś dokonuje zgłoszenia, to sobie gdzieś tam pewnie wszystko zalega, a całą dokumentację, którą należy zgromadzić, żeby w ogóle te dane mieć i móc wycenić zgodnie z tymi formularzami na przykład te nieruchomości, to jest kilka albo kilkanaście dobrych tygodni takiej urzędniczej roboty, składania wniosków, pism, oczekiwań. To jest jakby jedno. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię w ogóle zgłaszania, to uważam, że to jest czynność techniczna i przecież spokojnie można byłoby przerzucić
taki obowiązek, na przykład na notariuszy, którzy przecież też bardzo często odpisy aktów notarialnych wysyłają, czy do geodezji, do urzędów skarbowych i tak dalej. Jak robią akt poświadczenia dziedziczenia, przecież mogą wysłać odpis aktu do urzędu skarbowego i urząd już ma zgłoszony, temat zamknięty i osoba, która dokonuje APD u notariusza, ma temat jakby zupełnie zamknięty, nie musi się pochylać nad składaniem jeszcze skomplikowanych kolejnych deklaracji. To jest jakby jedno. I w przypadku postępowań sądowych również sąd przecież spokojnie mógłby wyrozsyłać odpis wyroku. Tak mi się wydaje. No. Dziękuję. Wydaje mi się, że postulat, byśmy wystąpili z dezyderatem, jest jak najbardziej uzasadniony. Minęło kilkanaście lat. Jest pewna praktyka i myślę, że ta praktyka zmierza w stronę, jak wskazuje to pan przewodniczący Bochenek, upraszczania tych przepisów. Jeszcze całkiem niedawno był spór przecież o to spóźnienie w odrzuceniu spadku i skutki były bardzo często dramatyczne na tych, którzy w ogóle nie wiedzieli, że powinni byli odrzucić i nagle byli obciążani długami po spadkodawcy. Więc wydaje się, że ten czas, który upłynął, także uzasadnia, by przemyśleć, zweryfikować i myślę, że taką okazją może być dezyderat komisji do ministra finansów. Czy wobec takiej rekomendacji, by komisja wystąpiła z dezyderatem do ministra finansów, są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, że komisja podjęła taką decyzję. Szanowni państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek tego posiedzenia. Przypominam, iż 122. posiedzenie naszej komisji odbędzie się pojutrze, w czwartek, o godzinie 11:00 i już dziś wszystkich członków komisji zapraszam. A dziś dziękuję, życzę dobrego popołudnia. Zamykam posiedzenie komisji.